Witam Was, docent polskiej mini browary.pl. Hopi News poszło do domu, w sensie Jacek, ale jest z nami Marcin, ale najważniejszym aktorem jest Piotr. Zobaczcie. Piwo jest najgorsze. No, może nie był Grand Championem, nie wybrali go Grand Championem, ale otarł się, ponieważ w zeszłym roku, w tym roku festiwalu Birofilia nie było, z wiadomych powodów, ale rok temu zdobyłeś... Pierwsze miejsce widać. Pierwsze miejsce w kategorii... Zobaczcie to. I teraz... to nie to, że my się chwalimy tutaj blachami i tak dalej. Tylko mamy to piwo. Tak, to jest oryginalne 18-miesięczne. 18 miesięcy. W listopadzie 2013 roku. Czyli jeszcze konkursowe. Zeszłoroczne. I słuchajcie, warunki ekstremalne. Koniec lipca, wiadomo, Warszawa pada. Ty chyba nie dostaniesz, bo trzymasz... nie piję, bo trzymam. Nie piję, bo trzymam blachę. Nowy hashtag. Nie piję, bo trzymam blachę. Piotrze, w międzyczasie opowiedz coś o tym piwie. Piwo ma ekstrakt 24 stopnie lato. Mielonie, nie wiem, około 40 IBU. Użyte słody, to jest pale ale, monachijski, pszeniczny, czekoladowy, jęczmień palony i dwa karmelowe. Chmiele, z tego co słyszałem, kontynentalne. Tak, marynka jest. Marynka, SAS, nie lubię tego określenia, to jest rzetecki i polorany czerwienak. Czyli klasyczny czerwieniak, klasyczny czeski chmiel. No dobra, półtora roczny RIS zdobył pierwsze miejsce. Czego się spodziewamy? Utlenienia się spodziewamy? Tak, myślę, że już mogą się pojawić. Jak najbardziej jest już na pierwszy nos. Jest, tak. Jest utlenienie. Bardzo, bardzo, bardzo fajne utlenienie. Piękny sos sojowy. Szery. Tak, jest szery. Szery. Czyli nie zalakowałeś. Śliweczka będzie. Ale tak, śliwka, to co Marcin mówi. Może trzeba było jednak zalakować ten kapsel. Sądziłeś, że tak długo wytrzyma. Nie, bo tak się mówi, nie? Że 24 Belgie można leżakować, a tu okazuje się, weźcie łyka, weźcie łyka. No dobra, utlenienie w aromacie, zgadzamy się. Mistrzowie drugiego planu. No i łagodność. Jest łagodność. Łagodność, łatwość, jedwabistość. Gdzie jest alkohol, ja się pytam? Nie ma. To jest piwo bez alkoholu. Dużo pijalności. Nie, oczywiście mówię to z przekąsem, ponieważ przy 24 Belgie ciężko schować alkohol. A tutaj mamy naprawdę łagodność, jedwabistość, bardzo... Aczkolwiek to utlenienie jest wadą, no, w takim sensie. Ale rzakowanie zrobiło swoje. Alkohol zupełnie jest... Ale to jest pytanie, jak to piwo smakowało wtedy, nie? Czy tam była ta moc, ten alkohol? Piłem to piwo tuż po konkursie. Czyli pół roku, półroczne? Nie, roczne. Pół roku. I praktycznie było mniej więcej to samo, ale bez utlenienia. Ale tutaj utlenienie nie jest ważne, po to leżakujemy, żeby było znaczy, utlenienie. Generalnie ja leżakuję po to, żeby zbić alkohol. I też właśnie nie było alkoholu, piwo było gładkie. Uzyskało, pamiętam, bo ocenialiśmy na arkuszach PSPD jeszcze starych, z tym planem. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak my to oceniliśmy? 44 punkty chyba. Średnio wyszło, więc to naprawdę wysoka ocena jak na 50, 44 na 50, tak? I ja trzy słowa o smaku. Czekolada, delikatna kawa i delikatna słodycz. To cztery. Wśród naszych... Niestety, pomyślność liczy. Wytrawne. Wytrawny smak. Znaczy, ja to słodycz jednak trochę czuję. Jest trochę ciała. Jest ciała, ale z tym na wytrawności, a nie takiego... I wiecie co? Ułożyła się goryczka w stosunku do tego, co była. Ona była większa, bardziej drapieżna, a w tej chwili jest po prostu tak delikatna, fajna, rozpływająca ale się. Ale ja jednak... Dużo też jest likieru. Ale bez alkoholu właśnie, to jest tak, ciekawe. Ale ja jednak powiem rzecz kontrowersyjną, że uważam, że w końcu zdobyłeś za to piwo pierwsze miejsce i uważam, że pół roku wcześniej mogłoby być lepsze. Że ono już jest przyleżakowane zbyt mocno. Że właśnie te wszystkie akcje... To jest to. Tak jak degustowaliśmy dwa risy z pracownikiem razem. Ja też byłem za tym, za wyleżakowaniem, za właśnie
w tym, żeby to piwo poleżało i to mi smakowało, a docentowi smakowało... To świeższe. To świeższe. Jest, tak. To jest kwestia gustu. Ja też się zgodzę, że mówimy o temacie gust, a nie o tym, czy tak. To zdecydowanie... Ja przerwałem pierwszą transmisję do drastyczności drugą. To mocno nie wykucza. Tak, i ona tutaj właśnie, ta słodycz tutaj jest. Na szczęście jest ta fajna czekolada. Taka właśnie, ale absolutnie, ale zgadzamy się, że nie ma... Nie ma nic, to jest super. Nawet on nie za bardzo grzeje, to, że to jest około 10%. No właśnie! Nie, w żołądku, ale no, generalnie po prostu w przełyku nie. Pięknie się ułożyło, nie ma żadnego czucia ani na języku, ani po przełknięciu. Bardzo świetne. Chodź Zytek, to spróbuj. Nie, to jest świetne deserowe piwo. To jest deserowe piwo. Zytek, spróbuj to się tak. Niestety tym razem nie będę mógł zaprzeczyć decentowi, bo wcale mam pozytywne rzeczy, bo poza tym utleniłem rzeczy. Znaczy, utlenienie to jest fakt. Aczkolwiek, no ale... Smakuje jak porter cieszyński? Nie przeszkodziło temu piwu. Zytek jest... Zytek jest fanem porteru cieszyńskiego, czy nie? Jak to jest? Jestem fanem porteru w ogóle. W ogóle. Najbardziej. I zobacz, i to jest tak de facto, jest mocniejszy porter. Mogę też porównać, bo dzisiaj piłem porter żywiecki z beczki w piwnicy pod Michałem. Cieszyński. Nie wiem tak naprawdę. A nie, bo oni się teraz rozdzielili, to przepraszam. Piłu żywiecki. Są dwa portery. Tak, piłu żywiecki. Pod marką było żywiec. Oba są świetne. Znaczy, to nie jest porter oczywiście, ale to piwo też jest bardzo dobre. W tym samym, bardzo podobnym stylu, no próbuję. Ja nie do końca rozumiem tego. No nie bądź nazistą BJCP, że musisz rozgraniczać style. Nie o to chodzi. Dlatego powiedziałem, że nie bardzo rozumiem rozróżnienia. To jest imperialny styl. To jest po prostu bardzo, bardzo fajne piwo. Podchodzący pod imperialnego portera. Smakujące świetnie jak porter bałtycki, gdzie kolor. Bardzo dobry piwo. Tutaj palności nie ma. Tutaj paloności się ciężko się ułożyło, ale było. Nie ma, ale w Żywiecku dzisiaj też już nie ma paloności, bo one będą zmieniać się, czy to nie ma smaku przynajmniej. Słuchajcie, także... Z pewnością dostałem je na chwilę do podtrzymania, ale nie do końca. Nawet nie do końca. Ale jakby co, takie rzeczy oczywiście tylko same Krafty Warszawa. Naprawdę wpadają tutaj często piwowarzy domowi, dają do degustacji różne rzeczy. Także popieramy takie sprawy, żeby spróbować naprawdę sztukę piwowarów domowych. Zwłaszcza wersji wyrażakowanej. Dokładnie tak. Zdrowie. Zdrowie. Na razie trzymajcie się. Pijcie piwo.